Program wspiera firma Risum Sport, dystrybutor marki Joma. Risum Sport, Kraków, ulica Ptaszyckiego 4. Dzień dobry, witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener gospodarzy, pan Krzysztof Lipecki. Janku? Witam na konferencji prasowej. Witam pana trenera gospodarzy i proszę o komentarz na temat meczu. Dzień dobry, witam serdecznie. Trudno mówić o meczu, gdzie wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo zdrowia drużyna zostawiła i pokazała dzisiaj naprawdę charakter i to, że my jeszcze się nie poddaliśmy w tej walce o utrzymanie. Myślę, że na pewno dobrze weszliśmy do tego meczu, mieliśmy inicjatywę, mieliśmy gdzieś tam parę sytuacji, może nie takich stuprocentowych, ale motor za bardzo też nie stwarzał swoich sytuacji, więc graliśmy bardzo aktywnie. No, wiadomo, ta pierwsza bramka trochę ustawiła mecz, na szczęście przed przerwą odrobiliśmy i jakby na drugą połowę wchodziliśmy z optymizmem i z tym, że poszukamy tej drugiej bramki. Natomiast okazuje się, że znowu ją straciliśmy po trochę chyba gdzieś tam nieporozumieniu w linii obrony i jakby bramka samobójcza. Natomiast ja na pewno chciałem pochwalić zespół, że nie zwiesił głów, bo to widać było w nich wiarę i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji dzisiaj. Chyba motor zawdzięcza to zwycięstwo temu, że miał bardzo dużo szczęścia, a my nie byliśmy skuteczni i takie mecze przez to się przegrywa. Na pewno trzeba oddać zespołowi, że chciał to ten remis, czy nawet zwycięstwo, o to zwycięstwo walczyć do końca. Na pewno trzeba podziękować kibicom, bo ich doping niesie nas i to widać, że jeżeli zawodnicy słyszą ten doping, to zupełnie inaczej reagują. Tego potrzebujemy. My jeszcze nie złożyliśmy broni. Mamy 13 kolejek i uważam, że ta drużyna jest w stanie jeszcze wygrywać i stworzyć sporo niespodzianek. Dziękuję. Jeśli są pytania, to proszę o zadawanie pytań. Trenerze, dwie osoby chyba były kontuzjowane dzisiaj, tak? Loran i Tomek Jaklik. Jak wygląda sytuacja z nimi? Tak, generalnie w tym tygodniu trochę właśnie dwie osoby nam wypadły i Tomek Jaklik, nie chcieliśmy ryzykować, znaczy oni gdyby trzeba było pewnie, to by może spróbowali zagrać i byśmy stanęli na głowie, natomiast są inni, mamy szeroką kadrę, więc dzisiaj daliśmy im wolne, ale myślę, że na następny mecz powinni być już gotowi, także liczymy na nich bardzo i ta rywalizacja będzie jeszcze większa. Dziękuję. Dzisiaj bez urazu się było, tak? Na szczęście, z tego co wiem, jeszcze nie mamy raportu medycznego, ale z tego co wiem, to na szczęście nie. Dziękuję za pytanie. Więcej pytań nie widzę. Dziękuję trenerze, do widzenia w konferencji. Dziękuję.